Ja od tych ponad 2 miesięcy prowadząc czy uczestnicząc w kampanii wyborczej doświadczam Polski, która mną wstrząsnęła. To nie jest Polska, o której można mówić za pośrednictwem tych ważnych, bardzo i mądrych debat i pytań. To jest Polska wściekła, biedna, o bardzo niskim poziomie świadomości. To jest Polska ludzi, którzy nie chcą iść do żadnych wyborów i którzy kojarzą Unię wyłącznie z wysokimi zarobkami posłów oraz z biurokracją. To już zresztą są nawet, bym powiedziała, wyrafinowane detale. Po prostu kojarzą Unię z czymś, co jest dla nich najgorsze. A to oczywiście wynika z całkowitej nieświadomości i niewiedzy. Ludzie są też manipulowani w okropny sposób. Ja posłużę się takim przykładem. Wczoraj pod manufakturą rozdawano jakąś gazetę darmową. Nie była to gazeta wyborcza, nazywała się Fakty. Była oczywiście tak zrobiona, żeby sprawiała wrażenie, że jest i była tabloidem. I na pierwszej stronie tej gazety, którą ludzie brali bardzo chętnie i od razu zagłębiali się w lekturę, była łódź wiosłowa w jakiejś kałuży i była informacja: Unia Europejska osiąga szczyty głupoty, proponuje, żeby zalać łódź wodą i żebyśmy podróżowali łodziami jak w Wenecji. Ja jestem, proszę Państwa, przekonana, że ten artykuł zrobił swoje i z tymi, którzy w przeciwieństwie do pana posła nie chcieliby podróżować po łodzi łódkami, oni będą mieć kolejny argument przeciwko Unii Europejskiej, która będzie im się tak właśnie kojarzyła. Myślę, że problem pogłębiają też nasze media i jakby styl uprawiania tej kampanii wyborczej, a przede wszystkim to, że nasza wiedza o Unii Europejskiej no, rzeczywiście zamyka się na ogół w przestrzeniach, mam nadzieję, uniwersyteckich i to jest akurat wybitne, ale w przestrzeniach telewizyjnych debat czy radiowych. Natomiast na tych kilkadziesiąt miast, które tutaj odwiedziłam, nie trafiłam na ani jedno miejsce, w którym by w jakikolwiek sposób propagowano jakieś unijne programy, wartości, czy w jakikolwiek inny sposób realizowano by takie projekty. Mówię o tym, ponieważ przypuszczam, że znalazło się takie pytanie, a to jest jakby główny powód, dla którego ja się w te wybory zaangażowałam, bo nie było moją motywacją robienie jakoś specjalnej kariery politycznej, ale mam poczucie, że wśród posłów nie ma zbyt wielu, którzy byliby jeszcze wciąż pasjonatami w taki trochę, nawet bym powiedziała, idealistyczny sposób Unii Europejskiej. Ja sobie tak myślę, chociaż siedzę tutaj z fachowcami, praktykami i specjalistami, że w każdym projekcie na przeciwległym krańcu tych ludzi, którzy jakby proponują szczegółowe rozwiązania, muszą być tacy, którzy jeszcze mają pasję, wizję i którzy wierzą w pewne utopie. Bo żeby się posunąć trochę dalej, to trzeba mieć taką perspektywę, trzeba sobie utopię rysować. Ja tylko powiem, że wczoraj uczestniczyłam w spotkaniu, na którym pan Andrzej Sadowski, chyba z Centrum imienia Adama Smysla, powiedział taką rzecz, że mianowicie zapytał kiedyś premiera kraju, który z bardzo biednego i takiego gospodarczo upadłego zrobił niezwykły postęp i bardzo się rozwinął, należy dzisiaj do grupy państw bardzo nowoczesnych, za tego, jakie trzeba mieć kompetencje. Jaki premier takiego państwa ma kompetencje, że udało mu się dokonać czegoś takiego? Ja powiedziałbym panu, co? Jedyne kompetencje, jakie trzeba mieć w takiej sytuacji, to są kompetencje moralne. To ja może tak znienacka troszkę nie wprost i oddam. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, Ewa Wójciak, Twój ruch. Wielkie brawa.
Oddajemy głos panu Grzegorzowi Matuszakowi z Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Proszę Państwa, ja myślę, że należy mówić kuriozalne tezy, że po to idziemy do Unii Europejskiej, żeby tam zrobić burdel, rozwalić to wszystko od środka. Proszę Państwa, raz już zdarzyła się taki happening polityczny, Państwo pewnie nie pamiętają tego, ale powstała dla zgrywy Partia Przyjaciół Piwa, założona między innymi przez Janusza Rewińskiego. I co? Ta partia uzyskała 17 mandatów w Sejmie. Ludzie poważnie potraktowali partię, która miała być prześmiewczą sytuacją. I nagle niespodziewanie Ibisz, Rewiński i jeszcze kilku innych założycieli znaleźli się w Sejmie. To piwo potem się podzieliło na duże piwo, na małe piwo. Duże piwo to byli przedsiębiorcy, którzy ich poparli i też dostali się do parlamentu. No, dotrwali do końca kadencji i się z polityką rozstali. Obawiam się, że tego rodzaju spojrzenie czy naiwność ludzi, którym wystarczy dość, powiedziałbym, śmieszne czy czasem kuriozalne postacie przedstawić i będą na nich głosować. Nie wiem, czy Państwo pamiętają taką okładkę Angory, gdzie bokser Adamek po jakiejś tam ciężkiej walce, poobijany, podbite oko, rozcięty łuk brwiowy, zapuchnięty, jest podpis. Polska twarz w Brukseli, czy tam nowa polska twarz w Brukseli. Idę o zakład, że iluś będzie ludzi głosować na pana Adamka, który być może jest dobrym bokserem, chociaż wielkiej kariery nie zrobił. Natomiast jego kwalifikacje, jego kompetencje co do występów w Unii Europejskiej, myślę, że są wątpliwe. Te 7 lat pustych nam jeszcze zostało. To nie jest wiele czasu. Możemy ten czas zmarnować albo wykorzystać lepiej. I bardzo wiele jest i potencjału kryje się w głowach. Jeżeli będziemy wiedzieli jak, to można bardzo dobrze. Jeżeli prześpimy te 7 lat, obudzimy się w sypialni Warszawy, czego sobie osobiście ani Państwu nie życzę. Dziękuję bardzo. Wielkie brawa dla kandydatów. Drodzy Państwo, ostatnio daje się odczuć coraz bardziej, że szczególnie w środowiskach studenckich pojawia się wiele myśli eurosceptycznych, również i przeciwników Unii Europejskiej, jej struktur, jej działań. Moje pytanie brzmi, jak można z tym skutecznie walczyć, jak zmienić to myślenie? Panie Ewo. Tak jest w istocie i dość jest to przerażające, że wśród młodzieży zaczynają być popularne różne takie eurosceptyczne, czasami zresztą groteskowe koncepcje. Prawdę mówiąc, no, odpowiedź moja nie będzie jakoś specjalnie nowatorska. Ja myślę, że mamy tylko i wyłącznie jedno narzędzie, czyli edukację na poziomie najniższym. Dlatego, że mamy problem mentalny. Polacy są, to dziś widać, nie sądziłam, że akurat w tę stronę ewoluujemy swojego czasu, ale dziś to widać, że my jesteśmy kompletnie niezdolni do współpracy. Nie gramy w drużynie. Owszem, biznes ze szwagrem idzie nie najgorzej, ale organizujemy się we wspólnoty włącznie na okoliczność, nie wiem, Słowianek w Eurowizji na przykład, czy homofobicznego, po prostu homofobicznej frustracji z powodu ich przegranej. I wstyd mi o tym mówić, ale to jest naprawdę poważny problem Polaków. Polacy są szowinistami. Widzę to, jestem kibicem sportowym i oglądam dość dużo różnych relacji sportowych. My mamy chory sposób prezentowania także sportu i komentowania sportu. Zawsze eksponujemy ten wątek narodowy. Ja wiem, oczywiście znam jakby powody, dla których się tak dzieje, na które składa się nasza dramatyczna i krwawa historia, ale
ale mnie te powody już nie interesują. Mnie interesuje zatrzymywanie się na tym i tłumaczenie tej naszej szowinistycznej natury tylko i wyłącznie tymi uwarunkowaniami. My pielęgnujemy to przede wszystkim. Nie mamy historii bardziej krwawej, tylko mamy większą niż inne społeczeństwa czy inne państwa skłonność do tego, aby się w nią wpatrywać i te rany rozdrapywać, a zwłaszcza to wszystko eksponować. Jest wiele zasług, które już w tej dziedzinie poniesiono, które ma PiS na swoim koncie, to znaczy cała polityka historyczna, która stworzyła nie tylko sposób myślenia, ale instytucje powołała, które pracują dalej. Prezydent Kaczyński nie żyje, jego koledzy, którzy byli twórcami koncepcji polityki historycznej, między innymi Tomasz Merta, zginęli w katastrofie lotniczej, ale ta myśl żyje, istnieje, ona jest powielana przez instytucje i olbrzymie pieniądze, które zostały w to zainwestowane. I po prostu to siłą tego raz zasianego ziarna to po prostu rośnie i rośnie i oczywiście dokłada się do tego, o czym dziś mówimy, to znaczy do takiej frustracji Polaków, która wynika z tego, młodych zwłaszcza, z tego, że jest ogromne bezrobocie wśród młodych ludzi. I ta frustracja się pogłębia, stowarzyszona jeszcze z tą właśnie tradycją narodową i związaną z tą polityką historyczną, dorośnie i puchnie w takie właśnie zjawisko, jak te eurosceptyczne postawy. Strasznie boję się tego, zresztą jest to dostrzegane, czy dostrzegane wszędzie, tylko wśród młodych ludzi, prawda? Ten eurosceptycyzm, czy wręcz eurofobia zaczyna się mnożyć dosłownie na oczach, jakby mam poczucie, że te ostatnie tygodnie produkują coraz więcej takich opinii, sloganów i coraz bardziej podżega się nas do narodowego zrywu. A ja myślę, że nic gorszego stać by się nie mogło niż to, o czym mówił pan Jacek, że zostaniemy na skutek tych eurosceptycznych postaw, które się w końcu do tego Europarlamentu przedrą, zostaniemy po prostu w tym przedpokoju, tak? To znaczy, że będziemy w Unii, bo może nikogo nie stać na to, a Korwin zapewne jednak nie osiągnie tego sukcesu w biznesie modelowym, o jakim mówił, więc pewnie z tej Unii nie wyjdziemy, natomiast no, bardzo poważnie jesteśmy zagrożeni tym pozostaniem w przedpokoju i to mnie dość przeraża. Chciałam, żeby się o jednym, że w tej edukacji, w tym myśleniu o kulturze, no, jeszcze raz podkreślę, jest szansa na przebudowę mentalności, a ja myślę, że bez tego, bez pracy nad tym nie posuniemy się nigdzie, nawet gdybyśmy mieli połowę, powiedzmy, europarlamentarzystów, takich jak pan Jacek Saryusz-Wolski. To po prostu się nie przełoży na to społeczeństwo, na ten kraj. Taka jest moja opinia. Dlatego te wybory są takie ważne rzeczywiście i dlatego też tak myślę, stać się może, że my je przegramy przez niską frekwencję, przez lekceważenie, które rzeczywiście bierze się z całkowitej nieświadomości, ale takie mamy społeczeństwo i takie mamy też media, które pewnie działają w ścisłej współpracy, czy są jego emanacją z całą pewnością, które także, i o tym doskonale wiemy, no, tworzą fatalną atmosferę. To znaczy nawet nie chodzi o to, że eurosceptyczną, ale atmosferę takiej pogardy dla walorów intelektualnych, czy właśnie tych standardów moralnych, ewentualnych polityków, kandydatów preferują wygłup, cyrk i skandal, to się przykleja potem i zostaje przy braku takiej edukacji, jak padam, od przedszkolnej edukacji, na poziomie budowania zawartości mózgu, woli,
takich zupełnie podstawowych rzeczy, to jeżeli właśnie się do tego nie będziemy cofać i o to dbać, w to inwestować, to my zawsze będziemy tak naprawdę w tym przedpokoju, nawet jeżeli jakimś cudem uda się przeforsować, politycznym cudem uda się przeforsować tą koncepcję wejścia do strefy euro i ściślejszej integracji z